Nowy rok, nowy ja, a kanał jak zawsze i od lat niezmiennie nudny. No ale skoro już tutaj jesteście, to w sumie... Cześć, witam was znowu Pęczat i dziś będzie losowanie zwycięzcy konkursu, garść żali i trochę płaczu, bo świat jest zły, a ludzie to mnie nie rozumieją. Znaczy info takie, co będzie się dziać na kanale, albo nie będzie, to w sumie zależy. Po części też od was. Zatem zapraszam. No dobra, co do konkursu, to udział w konkursie wzięło 6 osób, z tym, że jedna osoba udzieliła bardzo złej, prawda, odpowiedzi. Widać, że majster Dydek no nie ogląda kanału i filmów. Zatem majstrunio, bardzo mi przykro. Moją ulubioną grą platformową na Commodore 64 nie jest Bruce Lee, bo Bruce Lee to moja ulubiona gra na Atari. Chodziło oczywiście o Giane Sisters i to jest tak oczywiste jak to, że kanał Pęczart jest takim najkanałem na YouTubie, najlepszym. Nie najnudniejszym, pamiętajcie. Ale do rzeczy, teraz losujemy nagrodę, czyli kod do gry Dishonored 2 do ściągnięcia z GOGa. No i losowanie będzie takie bardzo, że tak powiem, analogowe. Lista zwycięzców do pocięcia na standardowe paseczki. I pocięta na paseczki lista. Komisyjne zwijanie zwycięzców w takie, powiedzmy, że rulony. Rulony wrzucamy do maszyny losującej. Takie znalazłem. Przykro mi, ale to na Xboxa 360. Trząchanie zwycięzców. No i losowanie. I zwycięzcom zostaje... Proszę bardzo. Falcon Games, otrzymujesz, prawda, kod do Dishonored 2 do ściągnięcia z GOGa. I tak to w sumie wygląda. Zatem gratulacje, skontaktujemy się z panem, prawda, telefonicznie na maila. Nawet jak nie ma pan telefonu i maila. I będzie chyba fajnie. A teraz info stricte kanałowe i uwaga, będę płakał i narzekał. Wybaczcie. Zatem, jeżeli nie chcecie oglądać dalej, bo może to już nie będzie nic ciekawego, to już możecie włączyć ten film. A ci, którzy chcą się dowiedzieć czegoś, co mam do powiedzenia, zapraszam do drugiej części tego filmu. No dobra, słuchajcie, zatem jakiś czas temu, przy okazji publikowania konkursu, którego dzisiaj było losowanie, no, powiedziałem coś takiego, że w przyszłym odcinku jakimś tam będzie vlog o tym, jakie zmiany na kanale, to będą drastyczne zmiany na kanale, a nawet nie zmiany na kanale, co raczej decyzje, które spowodują to, że być może kanał w tym roku, za niedługo, zostanie zamknięty. I mówię to całkiem serio. Teraz słuchajcie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Może tak. Jaki będzie termin? Na chwilę obecną odcinków zaplanowanych do publikowania mam około 20, co przy emitowaniu, dajmy na to, 2 na tydzień, no to jeszcze tam daje tam 2 miesiące z kawałkiem publikowania filmów. Ten czas, jaki jest do waszej dyspozycji, pozostawiam, jakby losy tego kanału pozostawiam wam. I teraz o co chodzi? A więc sprawa wygląda następująco. Systematycznie od początku zeszłego roku chyba obserwuję tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz większy spadek, może nie tyle oglądalności, subskrypcji przybywa, oglądalność taka jak zawsze standardowo, jeden film 1000, drugi film 100, no to tak powiedzmy tam 500. Jestem cienki z matematyki, bardzo przepraszam. Ale powiedzmy, że średnio na film tam jest 400-500 obejrzeń, tak jakby to tam, tak w tym moje, jak odpisuję na komentarze. Ocen filmów to spoko, tam tego tu się nie czepiam. Natomiast rzecz, która najbardziej jakby rzuca mi się w oczy i najbardziej mnie rusza, o tym też wiecie, ja lubię odpisać komentarze. Komentarzy systematycznie pojawia się coraz mniej na tym kanale. Doszło nawet do tego, że pod filmem są 5 komentarzy plus moje 5 odpowiedzi, to jest 10 komentarzy summa summarum. Prośba do was o zwiększenie jakby... Jeżeli oglądasz ten kanał, nie jest ten kanał tobie obojętny, lubisz oglądać, lubisz posłuchać mnie, lubisz posłuchać tego, co mam do powiedzenia i tak dalej, podoba ci się ogólnie ten całokształt, to wszystko, prośba do ciebie, prośba o większe zaangażowanie, w sensie ruch na kanale. W takim sensie po prostu
napisz komentarz. Jeżeli obejrzałeś film, masz taką możliwość, napisz komentarz. Oceń film, spoko. Prośba o udostępnianie. Jeżeli ktoś ma możliwość udostępnić ten film gdzieś na grupie, proszę o udostępnienie. Ja sam nie udostępniam swoich filmów na żadnych grupach oprócz fanpage'a, bo uważam, że udostępnianie swoich własnych filmów po wszystkich grupach, jakie są na Facebooku, są tacy, którzy tak robią, jest jak no, ten lew, co liże swoje własne. Porównuję to do publikowania filmu i później dawania łapki, że jest fajny. To jest twórca, nie? Coś podobnego. Dlatego ja tego nie robię, ale prośba do was o udostępnianie tych filmów, jeżeli chcecie po prostu, jeżeli macie taką możliwość i pisanie komentarzy. To wszystko systematycznie spada. Tak naprawdę i tego nie ma. Co to powoduje, że film, taki jak na przykład Knights and Slimes, który był bardzo fajny, do którego też się przyłożyłem dobrze, dosyć dobrze, obejrzało 170 osób. W tym też sporo wejść moich, bo odpisywałem na te wszystkie chyba 5 komentarzy, które tam się pojawiły. I ten film, raz, że gra fajna, raz, że wydanie fajne, raz, że film był spoko, tak naprawdę jest zmarnowany, bo 178 wyświetleń to jest nic. I teraz musicie zrozumieć pewną rzecz, że ja po prostu, stojąc po tej stronie, mam wrażenie, że ja to robię po nic, ja to robię dla siebie, no i tych paru osób, co to obejrzało. A muszę powiedzieć wam jedną rzecz, że dla siebie tego kanału to ja po prostu robić nie chcę, bo to nie ma sensu. Dla siebie to ja mogę usiąść i grać, bo oczywiście jestem zajarany retro, to wszystko co mam, ale ja mogę usiąść sobie grać, się tym cieszyć, nie muszę siedzieć przed kamerą do tego gadać, rozumiecie? Dzielę się z wami tymi wszystkimi moimi spostrzeżeniami i tak dalej, nagrywam te filmy, ja to lubię robić, ale gdy nie mam po co tego robić, a nie chcę się zmuszać do rzeczy, których, no bo zmuszanie się do tego to będzie widać, że się zmuszam, że robię to na odpierdziel, a nie chcę tego robić, bo jak będę robił na odpierdziel, to i tak to długo nie pociągnie, rozumiecie? Dlatego prośba do was o zwiększenie waszego zaangażowania w ten kanał, w sensie waszej aktywności na kanale, komentarze, udostępnienie filmu, jeżeli masz taką możliwość, ocena, jasne, spoko, gdzieś podesłanie, żeby ktoś to jeszcze obejrzał. Wiecie, dlaczego na przykład film o Atari, gra, przez którą znienawidziłem Atari, wyświetliło się w takiej ilości osób? No bo było dużo wyświetleń od widzów, było dużo komentarzy, dużo ocen i YouTube ten film polecał. I dlatego obejrzało ten film jeszcze więcej osób spoza listy subskrybentów. Taka jest prawda i tak to właśnie działa. I wsparcie tego kanału to nie reklamy. Ja na to nie mam wpływu tak naprawdę. To nie jakieś tam, wiecie, donaty i tego typu rzeczy. To jest wasza aktywność. Bo ja jestem tutaj, wy jesteście tam. Bez waszej aktywności nie ma mnie, bez moich filmów nie ma was na tym kanale. Czy jakoś tak, nie wiem, to z sensem powiedziałem, nie mam żadnego pojęcia. Ale tak to jakoś mniej więcej wygląda. Zatem, 2 miesiące w sumie, 2 miesiące z kawałkiem. Od tego czasu nie nagrywam nic nowego tak naprawdę, no chyba coś się zdarzy, to coś nowego pewnie nagram, jak będę miał czas, ale tak naprawdę od tego momentu liczę na wasz odzew pozytywny, tych osób, które to obejrzą, nie sądzę, żeby to obejrzało dużo osób, parę osób to pewnie obejrzy, ale na wasz odzew, na większe zaangażowanie i tak dalej, no bo bez tego to moje siedzenie i gadanie do kamery nie ma sensu, rozumiecie? Tracenie tych filmów mojego czasu, to nie ma sensu, rozumiecie? A tam, wiecie, obejrzenie tam paru sekund, a dobra, spoko, fajnie, albo w ogóle, bo to mnie interesuje, albo coś tam, nie? Ale skąd jeszcze nie obejrzałeś na przykład, nie? Takich osób też jest dużo, także słuchajcie, po prostu, prośba do was. Przez ten czas, jaki jeszcze tutaj na kanale będą pojawiać się filmy, proszę was o większe zaangażowanie. No i będę widział po prostu, czy to ma jakiś sens, po prostu. Prosiłem o to nie raz, tak naprawdę z odzewem zerowym praktycznie. To jest i to jest wszystko. 2 miesiące z kawałkiem. Jeżeli przez ten czas nic się nie zmieni, to niestety przykro mi bardzo, no ale będę musiał zakończyć działalność na YouTubie. Nie chciałbym tego robić. Nie chcę tego robić na chwilę obecną, ale po prostu to mnie zmusza do tego, no bo nagrywanie filmów samemu dla siebie jest bez sensu. Ten czas mogę poświęcić dla innych rzeczy. Rozumiecie sami. A innych rzeczy to mam sporo w swoim życiu. Retro to jest tylko taki dodatek, co nie? Zatem, no cóż, tak to wygląda. Mówiłem, że będę płakał, będę narzekał. Nie wymagam od nikogo nic. To jest tylko i wyłącznie każdego z was dobra wola. Co z tą wiadomością, którą teraz usłyszał, zrobi? I jak na to zareaguje, tak? Jakby, no trudno, nie ja. To będą inni, tak jakby nic tak naprawdę nie szkodzi. Ja wiem, że ten kanał od lat się pewnie nie zmienił i pewnie dużo osób odeszło, no bo co tu komentować gościowi, który cały czas robi to samo. Tak samo wygląda, tak samo siedzi, nic się nie zmienia, tylko te same odcinki, tylko inne rzeczy ewentualnie i to wszystko, nie? Ja to rozumiem, jak najbardziej. Zatem po prostu zostawiam to w waszych rękach. Jeżeli chcecie udostępnić gdzieś ten film, żeby więcej osób to obejrzało, jeżeli macie taką możliwość, napiszcie komentarz, co o tym myślicie, co powiedziałem. No ogólnie, odnieście się jakoś do tego. Jestem ciekawy, nie? Na takie wsparcie z waszej strony liczę. Nie, tak mówię, nie żadne donaty, jakieś tam rzeczy, różne cuda nie widzę. Ja tego nie robię dla kasy, absolutnie. Wszystko, co robiłem dotychczas, te zbiórki, to wszystko jest tutaj w kącie. Tam macie Sega Saturn, Sega Dreamcast, chyba Super Famicoma, to też chyba poszło z jakichś tam donatów, zbiórek. Ogólnie różne rzeczy, dodatki jakieś tak dalej, nie wszystko też mam tutaj w tym kącie. Amiga CD32 przecież, tak?
Przecież... Tu jeszcze jest, panie, nie wiem, nie widzę. Rzeczy masa, OSSC, jakieś tam meduzy i inne tego typu rzeczy. To po prostu dzięki temu wsparciu i tak dalej, nie? Nie zachęcam tego, żeby tutaj, wiecie, robić pieniądze, panie, pieniądze, no to nie o to chodzi. Ja się chcę dobrze bawić, a że mogę rozbudować tą kolekcję o coś, co mogę wam pokazać i z czym wspólnie się możemy bawić, no to chyba plus, nie wiem, tak mi się wydaje. I więc moje takie, po prostu była moja prośba po raz kolejny, chyba ostatni, powtarzam się, pomóżcie. Większa aktywność w tym kanale, wasza. Jeżeli nie są losy tego kanału wam obojętne, po prostu pomóżcie mi, żeby to się jakoś rozbujało bardziej. Fanpage na Facebooku jest praktycznie martwy, tam 4 osoby, tam 10 osób tam polubi. Fanpage na Instagramie, to już przestałem coś rzucać, bo tam też jest praktycznie martwy, tam nic się nie dzieje. Ten kanał istnieje tak tyle o ile jeszcze, nie? Także no tak to wygląda z mojej strony. I ja wiem, że społeczność elektronicznej jest duża, a kanałów jest masa i to wiecie, to wszystko po kolei oglądać. Ja to wszystko rozumiem, dlatego po prostu liczę na wasze wsparcie. No i tyle, jeżeli chcecie pomóc, to pomóżcie, jeżeli nie, to nic się nie stanie jakby, nie? Wiecie, to nic straconego, nie? Nie mam jakichś żalu i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Że, no trochę się może żalę, nie? W sensie, że ten... Tak to właśnie wygląda z mojej perspektywy. Słuchajcie, napiszcie, co to myślicie. Jeżeli możecie, udostępnijcie ten film komuś i tak dalej. No może pociągniemy dalej ten, prawda, burdel tutaj mój cały, nie? Zobaczymy, ale to zależy też od was. Bo jesteście wy, jestem ja. Nie ma mnie, nie ma was, nie ma was, nie ma mnie. Tak to właśnie działa. No i tyle. Chciałbym ci kochać tyle, także Falcon, Markus w sensie, bo to Markus. Markus po rebrandingu. Gratuluję wygranej, zadzwonię do ciebie na maila i tam, prawda, się do... wyślę ci kod po prostu i tyle. Także gratuluję, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka i tym, którzy zapoznali się z tym, co mam do powiedzenia. Pozdrawiam was, Pęczat, miał być krótki odcinek i następnego trzymajcie się, cześć, jasna cholera, no. Wyłącz to, dobra. Przepraszam, miało być krótko, bo się spieszę.